Cześć, witajcie, przed Wami Belszy w kolejnym filmie. Jestem ponownie na poszukiwaniach. Jest to ten teren, co ostatnio nagrywałem, czyli tutaj jest ten ognicho, miejsce na ognicho. Tam ostatnie razy chodziłem, a dzisiaj przejdziemy się tutaj, ponieważ jest wykoszone, tego muszę wiatr zasłonić mikrofonem. Bo dnie. Na takich pięknych widokach dzisiaj będziemy poszukiwać. Zobaczymy, co się uda znaleźć. To jest różne. Pierwsze co, trzeba wykrywacz przygotować. Dawno nie był używany. Trzeba zobaczyć, czy w ogóle działa. Bo dawno go, wiecie, nie używałem. Ale bateria powinna być naładowana. O, 4 na całe 5 kresek. Dobra, trzeba będzie go tu dostroić. Wiecie, już tu na dzień dobry są jakieś sygnały. Ale dobra, nie ma sygnałów. Przechodzimy do strojenia. No to tak się... Dobra, to wykrywacz mamy wystrojony. Tu nic więcej już na razie nie muszę ustawiać. Na pełnej czułości. No i pójdziemy sobie trochę pokopać. Zobaczymy, co się uda znaleźć. Bierzemy moją ekologiczną łopatę. No i lecimy z tematem. O! Gdzie mi tu łopata? Uciekasz, chodź tu. Kontrol mi. I zobaczymy, co to się uda znaleźć. Wiecie, dawno zakrywacze, naprawdę dawno nie chodziłem. A przejdziemy się może tu, do drogi. Jakiś pierwszy sygnał, ale to żelazo. Czyli nic sensownego. To taki dziwny sygnał. Oczywiście tym razem już do butów się mi nie złapie, bo buty kupiłem sobie inne z plastikowym czubkiem, czyli w sensie bez twardego, więc nie mam problemów, jeżeli chodzi o szukanie. Gdzieś tu mieliśmy ten sygnał. Czekaj, zobaczmy na Allmetalu. Tu olej 04 na żelazo. Zobaczmy jeszcze raz na... Tak, czyli on po prostu tu zaczął wykrywać to żelazo i on do tego tak dziwnie popiskiwał, mi się wydaje. Chociaż tutaj... No jest to ciekawe, ale jeżeli jest to bardzo głęboki sygnał... Ponownie żelazo gdzieś się przebija. No i tak to sobie idziemy w tej pięknej okolicy. I zobaczymy. Ziemia na pewno będzie twarda, więc nie będzie łatwo. Ale zobaczymy, co się uda znaleźć. Dzisiaj będę chciał jeszcze być może przetestować słuchawki. Jakieś takie dziwne sygnały, widmo. Może się będzie tak zbudzał, to... Dobra, przejdźmy mu na niższą czułość o jedną kreskę, bo miałem full, nie? Czyli tą najwyższą, na której teoretycznie nie powinno się do końca chodzić. Oczywiście nie powinno się. Jeżeli mamy takie zakłócenia, to na Cyplexie trzeba sobie zejść troszkę niżej. I wtedy to jest dużo łatwiej cokolwiek namierzyć, bo nam nie zbudza się. Idziemy sobie się cichutko teraz, nic mi się o żadne trosko nie zbudzi. Tak więc powinno być elegancko. Na razie cichutko od sygnałów, naprawdę cichutko. Spodziewałem się, że przy pierwszym spacerze będzie jakieś 2-3 sygnały, no chyba, że tutaj na dole jeszcze. Przejdę się też tutaj po tej łące, bo to jest wszystko jako jedno. Więc tu sobie mogę śmiało chodzić, tylko cały czas obadzę mojego pinpointera. Muszę sobie go przeeksmitować kawałek. Niestety nie mam paska do spodni, no bo jestem w takich spodenkach, w których paska nie mam. Więc trzeba się wspomagać nieco innym paskiem. Jest raczej złom, no właśnie, tylko na skraju cewki złom. Często daje taki, wiecie, wysoki sygnał, nagle myślimy, kurde, już jest jakiś sygnał, tak? Już jest jakiś kolorek, a to niestety złom. Tylko że jest sygnalizowany, no tak tutaj się pyknie nieraz ładnie, a teraz wejdę gdzieś bardziej krajem cewki.
No ale sygnał mały. Dobra, idziemy dalej. Kolejny zoom. No znowu będzie coś tu dużo. No bo to jest łąka, tak? To na pewno są jakieś śrubki z ciągników i tego typu podobne bajery. Ale co się uda znaleźć, no to się okaże. Nie wiem, jak w ogóle kamerka wysoko jest, czyli jest za nisko. Mam nadzieję, że nie, bo za wysoko. Wiecie, też trochę nie nagrywałem, dawno nie ustawiałem. Takie zbudzenie być może tego, że tu jest jeszcze mokra trawa. O, ale przynajmniej cień. No jakiś złom. No tu ostatnio na tej górce też wyszła złotówka PRL-owska. Więc fajnie by się udało tym razem coś też tutaj znaleźć. No i tu sobie ten spód jako tako przechodziłem. Też bo też się przeszedł tutaj. No bo tutaj też się częściowo tak przeszedłem wtedy, a tu nie przeszedłem nic, bo to było kompletnie zarośnięte, więc przejdziemy się może tu, tą sobie górą jest droga. Może pod tą drogą bo warto przejść, no ale póki mamy cień, to z niego skorzystajmy. Póki nie ma upałów. A potem może być naprawdę gorąco. Jakiś pierwszy. Nieśmiały sygnał. Coś mi się to wydaje, że głęboko. Ale to jest raczej złom. Weźmy go w drugą stronę. Dzisiaj tu bije na złom. Przejdźmy jeszcze w trek park, czy to nie jest czasem. Wiecie, jakiś dublowany sygnał, czy do parku, gdzie mam wycięte chyba z... Chyba dyskryminację mam zarzuconą. To kompletnie mi wycina, tak więc... To jest złom, nic nie warty, złom. No wiecie, a sygnał taki teoretycznie do kopania. O, ale to już jest zdecydowanie sygnał do kopania. Nie przebija na złom. Nie jest jakiś stabilny, może być moneta. Jest to raczej coś małego. I stosunkowo płytko. No taki 40, 50. Różnie to chcę pokazywać. No po 40. Zobaczymy co to będzie, jeszcze sobie go namierzmy. Czyli gdzieś tutaj powinien być. Więc kopiemy się. O, ale naprawdę twardo. To pikający mu w ostatnim odcinku o tym mówił właśnie. Jak kopą, że jest strasznie twardo. No i ewidentnie miał rację. Jest twardo jak diabli. Dobra, zobaczmy czy już wykopane. No jak na razie nie, jeszcze cały czas sygnał siedzi w dołku. Ale nawet takiej tragedii nie ma z kopaniem. A czyżby to był, no właśnie, ameliniowy drucik. No sygnał piękny niestety. Niestety. Drucik. I taki chyba amelinium. Bo leciutkie. No nic. To jest do następnego sygnału w takim razie. Nie będę was tu zamydlać jakąś gadgą. No, powiem wam, trafiłem na jakiś ciekawy sygnał. Jakąś... Niby jakąś folijkę. Niby coś. Ale taka kwadratowa, poszczępiona i coś tu jest, na niej jakieś cyferki. Jakieś numerki. Jest to też się dziurka. Co to mogą być za cyferki? No jest to coś ciekawego. To wiecie, są takie cyferki wybijane wiecie, tymi takimi punktakami specjalnymi. O, czekajcie, bo ja chyba za nisko kamerę wam trzymam. Tak, z tej strony wygląda na czyste. Ale z tej strony no są numerki. Mam nadzieję, że mam wodę ze sobą do czyszczenia i szczoteczkę. I zaraz się uda przekonać. O ile mnie komary nie zjedzą i bąki, bo gryzą tu jak ściekłe. Gdzie wszedłem troszeczkę takiego cienia i momentalnie dziady atakują. O, teraz powinniście widzieć. Jest jakieś H
1072, 1984, 1808 i 56. Co to może być? Takie znajdźki to się nie spodziewa. Rok to raczej chyba nie jest, chociaż nie wiadomo. Ale raczej wątpię, żeby w tym miejscu takie rzeczy jakieś bardzo stare były. Bardziej bym się mógł spodziewać jakichś, wiecie, łusek i tego typu rzeczy niż jakiejś, nie wiem, marki z... No nie wiem co to jest, naprawdę nie wiem. Pierwszy raz coś takiego widzę na wykopkach i normalnie bym to już olał, gdyby nie to, że to taki niby otworek i wygląda to jak jakaś, kurczę, blaszka taka, wiecie, znamionowa, coś takiego. Wiecie, z tej strony jest puste kompletnie, numerki są tylko z tej strony. Wygląda to co najmniej ciekawie. Taka nietypowa znajdka. Te cyferki się teraz gdzieś zatarły, a przed chwilą fajnie było widać. No i ciekawa znajda. Będę szukał, co to jest. Być może wy wiecie, co to jest, możecie dać. To jest cieniutkie, miękkie, nie jest metalowe. Jakieś 40. 45 to pokazuje, no to aluminium, no bo to jest dosyć lekkie. Też aluminium zazwyczaj mi pod 70 podchodziło. No ciekawe, ciekawa blaszka z numerkami. I głęboko, już chwilę myślałem, że jakaś moneta, nie? Bo to tak głęboko, potem za chwilę widzę jakieś coś żelaznego mi zaczęło być wychodzić takie. O, tu widać kolorek taki żelazny, nie? No to pewnie jakieś żelastwo, nie? O, tu szczególnie, o to szczególnie wyglądało jak kolego odłamku, bo czegoś takiego, no ale się sygnał był wysoki. To nie bardzo. Ale wyciągnąłem to z łopatką, okazuje się, że no nie, no to nie to. Czyli coś innego. No i wyciągnąłem tą blaszkę. Już byłem pewien, wiecie, na 100%, a jakaś pewnie ameliniowa, wiecie, typowo taka tubka czy coś, ten desen, a tu coś ciekawszego, może to jest ołów? Chociaż nie, no ołów to nie, bo ołów by się nie spręży, to tak spręży troszkę. No nie wiem, ciekawa znajda. Ej, zlecę dalej, bo mnie tu komary atakują i zjedzą. Nie wiem, schowane. No to właśnie chodzę z takim, bo jak jest coś takiego małego, on piszczy. Jak piszczy, to znaczy, że coś jest. Wiecie, teraz wziąłem i nie piszczy już. Takie sprytne urządzenie na szukanie takich rzeczy, skarbów pod ziemią. Tutaj? No to musicie tacie powiedzieć, żeby on taki sprzęt sprawił, będziecie chodzić i szukać w piasku różnych skarbów. My mamy piaskownicę. No, na przykład z piaskownicy będzie mogli szukać skarbów. A mojego klapka? Klapek jest plastikowy, to nie znajdzie. Piszczy wysoko i coś tu jest. No to tu jest to. No gdzieś tu jest, trzeba wykopać. I zobaczyć, czy tu jest. A pan nam da? A może coś ciekawego znajdę. Zobaczymy. No wiesz, to co jest? Co piszczy? O, jest jakiś guzik. O, guzik. Czekamy z panem. Czekaję ze mną skarbów. Cześć. Na razie nic wiele ciekawego. Co? Się miałem.
Jednak sobie coś ciekawego mam. Przestrzelone 10 groszy. Perelowskie. Tu jest coś. Tu jest coś. A papa, chodźcie na jedzenie. Tu jest coś. Tu są skarby gdzieś. Krzysiu, chodź, bo jest sebanie, bo się bije. Zaraz przyjdzie. Krzyś! Oni nie są na nas zaczepa. Chodź mała. Powiem wam, początkowo nic nie chciało dawać. Znamy drugi krążek. Tym razem nie przestrzelony, ale zwykły. Co to tym razem? Chyba jakiś kolejny PRL. Chyba 20 groszy? Albo 2 grosze. Nie, 10 groszy. Już widzę teraz dopiero. Jest 10 groszy PRL. I tam mieliśmy 1980 rocznik. A tutaj oczyścimy się 1936? Co? Nie, to nie może być taki rocznik. Coś ja tu źle widzę. Nie, 1966. No, perelek, 10 groszy. Jest druga moneta. Jest tacy. Wypad udany. drugi monecisz. Dobra, do perely, ale zawsze coś. No i mamy łusek. Kolejny, drugi. Jakiegoś małego kalibru. Raczej pistoletowy bym powiedział, chociaż może troszkę większy, może jakiś PPS-a. Może jakieś oznaczenie jeszcze by się odczytał. A chociaż raczej nie. Raczej oznaczenie nieczytelne. No bo mocno, no nie wiem, to na PPS-ie wygląda, nie znam się na łuskach jeszcze na tyle. Muszę Burakeła podpytać. On się na tych łuskach zna, żeby mi wszystkie wymiary, nie wiem, jakoś to podał, albo po prostu jeszcze raz się na szczelnicę wybrać i popatrzeć, jakie są łuski. Sobie pooglądać, albo sobie zabrać takie świeże, gotowe i się uczyć w ten sposób. No, ale mamy łuskę. Mamy łuseczkę, była moneta przed chwilą. Teraz łuseczka. Druga. Jest elegancko. Wypad jak najbardziej udany. Szanowni, widzieliście, miałem przed chwilą młodych uczniów. Młodych chętnych na poszukiwania. No dobra, lecimy dalej z koksem. No, mamy pierwszy kapselek. Pierwszy kapsel, tak więc pozdrawiamy kapselka z High Five. No i cóż, no nic wiele ciekawego na razie tu nie siada. Poza tymi dwoma łuskami, dwoma monetami. Miałem trochę chwilę po magieru znowuż. Czyli pomagać, poszukać skarbów. No i cóż, idę jeszcze raz do końca. Naprawdę gorąco się robi i myślę, że dzisiaj będzie koniec. Jeszcze sobie może na górze przysiądę, zrobię taką stację odpoczynkową i przemyślę to, czy dzisiaj kończyć, czy nie. Ale naprawdę słonko grzeje. Syto grzeje. No ale jest wypad. Są dwie monety, jedna co prawda przestrzelona. Jeszcze to wam potem jeszcze takie podsumowanie zrobię, pokażę co się udało znaleźć. I lecę dalej. No jak to z kapselkami bywa. Jak był jeden, jest drugi. Obok drugiego, jeden obok drugiego, standardowo. Kapselek no. Także jeszcze raz pozdrawiam kapselka z High Five. Ale jedno co wam jeszcze powiem. To słonko, to ta twarda ziemia. To naprawdę daje w kość. Jestem już tak ugrzany, cały mokry, a to chociaż żeby w zefirek jakiś dmuchnął, to by przynajmniej ochłodził. Aż tu nic. Nic nie dmuchnie, nic nie huchnie. Już cały upocony, umoczony. Jak już słyszę sygnał, to nie wiem czy się cieszyć. Czy może niekoniecznie. No to chyba mi ta NH-paź uwadza. Także chyba idę się na górkę. Będę pocznąć. Chwilkę dychnąć. I się pewnie zwinę. No bo jak mówię, taki gorąc. Wiecie, jest już około 10, pewnie może 11 godzina. Wybrałem się to coś troszkę wcześniej. Miałem się wybrać gdzieś około 5. Tak jak jeszcze wiecie, słonko nie wychodzi za dobrze. Żeby wiecie, było fajnie chłodno. No ale ten plan niestety legnął w gruzach. Znaczy kolejny kapselek z High Five. Bo tak bije na 70. No jak na kapselka. No dosyć głęboko. No. Chciałby się nie kopnąć. Ale jak tu nie kopnąć no. Zresztą pokażę wam na żywo jakie jest gorąco. No ci pewnie się tu dziwią, Boże, czemu tak dokładnie namierzasz?
No po to, żeby się wiele nie nakopać. Bo to naprawdę, o, chociaż tu jest fajnie miękko na razie. Tu jeszcze ujdzie, o, taka zimie to ja. Będzie może z rówkami znowuż. Tego taka miękka, nie, po prostu mokra stosunkowo. Się mokra, wilgotna. A taka ziemia cieszy. Przynajmniej się kopnie, to jest lekko. Dobra, sygnał kopnięty. Gdzieś sobie w grudce leży. Tak więc, a, chebeczka do ręki. Wiecie, jestem tak już mącony, że się przewracam. O, trzeba tu było dosyć płytki sygnał. No bo gdzieś go to zgubiłem już. Wiecie, tak, żeby grudki masz ziemi nie rozbalać. Tylko sobie. O, gdzieś tu jest sygnał. Mam to bierze tutaj po prawej. Albo i po lewej. O! O! Krążek! To na żywo kopnięty. Co tym razem? Lekkie. 10 groszy PRL prawdopodobnie. No i zbierzmy szczoteczkę. A, choć tu jeszcze wójta. Wójta wódiczka. No widać małe, raczej to będzie kolejne. Kolejne peryły. Aż kłoda. Tak, już widzę, że jest kolejne 10 groszy peryły. No kurczę, to za człowiek był. Znaczy, to same z 10 groszówki to gubiło. Kolejne 10 groszy z peryły. I tu widzicie, tam znalazłem dwa, to jedno przestrzelone. Tam wiecie, na dole, a teraz tu na górze takie drugie. No cóż, ale fajnie, że jest chociaż monetka, tak? To słonko, ja pierdniczę, ale ona nagrzewa, nie, koniecznie. Tę monetkę biorę i się zawijam, resztę się doszuka kiedy indziej. Jeszcze tylko chcę zobaczyć, jaki to jest rocznik. Co to jest za rocznik? O, 1961 rok. No ładne to peryle, bo ja wam kurczę, nic nie skorodowane. Jak na tyle lat, naprawdę. A ja ją w szoku. No ładne monetki do kolekcji. No dobra, ja się będę chyba z wami już żegnać. No naprawdę. Gorąco. Naprawdę to grzewa. Tak, monetka sobie tu leci do specjalnej kieszonki. O, naprawdę leje się za mnie. Jestem cały mokry. Ale fajnie, jest na koniec moneta. Trzecia moneta, także naprawdę sztos. A co prawda same PRL-e. Peryły, ale o, nie mogę się wysłowić takie gorąco, ale mówię, chociaż dobrze, że tyle, no już w takich fajnych widoczkach, niech tu być może widzicie, no trochę za krzaczkiem te widoczki tu są, ale są. I dobra, będę się z wami żegnać, zakopywać ostatni dołek na dzisiaj, mam nadzieję, bo to jeszcze kawałek przejdę, oczywiście z wykrywaczem, bo jakby to tak iść to do motura bez wykrywacza. Także jeszcze idziemy, szukamy, aczkolwiek fajnie by było już nic nie znaleźć. Tak to dziwne w słowach poszukiwacza, że nie chcę nic znaleźć, no ale... Ale jestem już tak umęczony, że naprawdę... Jakiś głęboki sygnał. Ani nie patrzę, bo znów coś małego, znowu jakiś drucik pewnie. No bo tak, no troszkę tych drucików weszło. A nie z 5-6 drucików, trochę kapselków, troszkę jakichś takich naprawdę malutkich śmieci, to jestem w szoku, że Simplex coś takiego w stanie namierzyć. Co to za dziwny sygnał. Jakiś złom. Serdzewiały. Mnie to dziwne sygnały robi. Ja tak mówię, naprawdę takie malutkie cusie. Wielkości kurcze, no musiałbym to szukać gdzieś w torbie, by to znaleźć. Ale naprawdę malutkie pierdółki był w stanie wykrywać znaleźć, co jestem w szoku, być może dlatego, że jest sucho. I wiecie, ta przewodność ziemi jest trochę inna. Nie wiem, czy lepsza, czy gorsza. Podobno, że gorsza. Ale może nie, że lepsza. Aczkolwiek faktycznie wykrywasz, może jest na kolejny jakiś ładny sygnał. Wykrywasz może jest i płytszy, bo faktem nic nie znalazłem głębiej niż na 10 cm. Ale takie matkie pierdółki dało się mi znaleźć, że jestem w szoku naprawdę. No i 60 do 70 sygnał.
coś a la peryle, coś a la kapsel, high five i coś a la miedziany drucik, no aluminium ogólnie mi to prosperuje. O, jest wiaterek fajny. O, wieterek. Tak cię dawno wieterku nie było. Dobra, kopnięty. Zobaczmy, czy wykopany. A, siedzi w dołku. No, go chyba nawet nie drasnąłem łopatą. Tak wygląda bardziej tutaj. I z tego lubię czasem dokładnie coś namierzyć. No i się. Bo teraz się dopiero udało wykopać. I coś tu będzie. No coś może być czasem fajnego. No niestety. Niestety. Jakiś śmieć. To żelazny mi wygląda, albo jakiś. Bo twarda, chociaż lekkie, także aluminium. Jakiś kawałek takiej grubszej folii z aluminium. No ale monetki dzisiaj kopnięte. Jest pozytywnie. Dobra, myślę, że materiał będę kończyć. To by wam to za zbytnio nie przedłużać. Zajdę wreszcie do domu, do motura. Ty, ja tego nie wykopałem przez Krosiu. A co jest? Dobra, idziemy dalej, tam będą resztki tego czegoś. No, tego się powinno dwa razy dołek sprawdzać, zanim się go zakopię. No ale, dobra, żegnam się z wami. Także, trzymajcie się. Dobra, jeszcze się nie trzymaj. No nie, coś to dużego jest. Albo pociutko. Dobra, przejdźmy marchewą, czy to nie jaka puszka. Nie wiem, nie widzę co tu jest. Ale raczej coś jednak małego. Się na małego, powiedzmy małego. Dajmy to podjąć. No nie, to jeszcze z dołku. Wiecie, jest twarda ziemia, to jest. O, ciężko takie rzeczy kopnąć. Ale widzicie, to jest taki niespokojny syndrom powrotu do domu. Czy jakoś tak. Dobra, chyba wykopałem. O, już widzę co to jest. Śmieć! Znowu już jakiś. A, ktoś się mi tu na messengerze dobija. Spokojnie, to u mnie messenger, nie u was. Nie musicie się stresować, jak ktoś wam pisze. O, co to za śmieć jest? Powiedzcie mi to proszę. Pff, ale mi sypło. Gdy... Tyńskie? Jakieś gdyńskie coś. Jakieś chyba ryby. A filety. Gdyńskie filety. Coś tam powędzone? Wędzane? W oleju. No chyba coś starego. Mimo wszystko, że to jest... Może to jest, wiecie, jakiś śmieć, ale... Ale przynajmniej to się czytać, co to jest. Jakieś gdyńskie filety. Coś tam w oleju. Pytki sygnał. O. Dobra, miałem się z wami żegnać, także jeszcze raz. Trzymajcie się, cześć. Przed twoim boszu. No i do zobaczyska. O, to złom. Kolejny film. Na razie. Hello. Yo. I pik pik. Dobra, wiem, że należałoby nagrać takie jeszcze podsumowanie, co się udało znaleźć. I powiem wam, że niewiele, jak na tyle śmieci, tak? No mamy te filety, dwa druciki jakieś ameliniowe, jeden taki śmieszny. To w ogóle mnie strasznie bejtowało. Na takie, wiecie, po tabletkach znalazłem, bo to naprawdę śmieszny sygnał daje, a ciężko to namierzyć pinpointerem. No i co mamy? A jeszcze jakieś takie blaszki. To jest najciekawsze, o, to malutkie. Bo to, o, udało się mi znaleźć simplexem. Porównajmy sobie to do monety 10-kowego PRL-ka. Tu wiecie, ten śmietek tu. Co widzicie? Całe nic.
I to pinpointer, simplex, to małe główienko namierzył. Się go trochę okopałem, się na to podzieliło, widzę, na mniejsze części. Tak samo to też jest malizna taka dosyć, chociaż to jest większe. Ale dobra, co jeszcze mamy? Dupkę. Po jakiejś maści na pulzatka. Oczywiście kapselka z high five. High five. No i trzy monetki, nie? To jest sztos. No, co prawda wszystkie 10 groszówki, z czego jedna przestrzelona. To jest też fajny fant, tak? No bo, kurczę, kto codziennie znajduje przestrzelone monety? To jest rzadkość. To jest bardzo fajny fant. Szczerze jestem bardzo z niego zadowolony. No i dwie łuseczki. Jedna jakaś pistoletówka. To coś większego, nie wiem, może jakiś pepesza, no nie wiem, nie znam się na łuskach. To ktoś to się zna. No i ta blaszka, tak, z tymi cyferkami. Wiecie, te cyferki fajnie przeschły. Oj, teraz ładnie widać. Możecie dokładnie sobie obejrzeć, jak to wyglądają. I może wiecie, od czego to jest. Czy to jest jakaś marka znowuż tam narzędziowa, czy to jest jakaś płytka znaminowa. Obstawiam to drugie, że jakaś płytka znaminowa, która gdzieś od czegoś odpadła. Ale powiem tak, no, na poszukiwania w takim upale ugrzeje tam, o, w górze, w tych ulicach, chmurkach się chłało. Grzeje to, nieludzko. O, widoczki, widzicie, mamy takie piękne. O, może tak tam było jaśniej. Ile mnie będzie telepotać telefonem. To by się teraz przydało ognisko odpalić i grilla. Jakąś kiełbaskę opędzlować. No ale nie mam ani kiełbaski, ani ognia, żeby to rozpalić. No ale cóż, no. Jeszcze raz skończę materiał. Takie znaleziska. No fajne, naprawdę fajne. Kurczę, teraz dopiero jak wypakowałem to wszystko, to jestem w szoku, że są trzy monety, dwie łuski, co też lubię łuski. Jakieś, kurczę, fajne coś, blaszka i niewiele śmieci. Kurde, to pole jest fajne. Owszem, trzeba się troszkę nachodzić, no bo sobie zrobiłem dwa kółka. Czyli no troszkę jest tego chodzenia. Ale jak na sygnały poza żelaznymi, no to fajne te sygnały, no kurde, monetki i tak dalej. Coś czuję, że to pikający mob i Rafał. To mi to momentalnie wbiją na te tereny. Takie rzeczy wychodzą. Także no. Zresztą ich pozdrawiam. I Rafała, i kufonie z tego, spikającego mopa. Dobra, i kończę jeszcze raz ten materiał, bo znów będzie kilometry materiału. Także na razie, elo, i yo, do zobaczyska w kolejnych filmach. Pik, pik.